Cześć. Chciałem Ci w kilku słowach pokazać, jak skonfigurować inteligentny system podlewania z centralą Fibaro. Możesz to zrobić zarówno z centralą Fibaro HC3, jak i HC3 wersja Lite, ale także z nowym sterownikiem Yubi. Ja napisałem specjalny QuickApp, który właśnie tutaj widzisz po lewej stronie, który może zapobiegać podlewaniu, podczas gdy deszcz już zaczyna padać albo gdy deszcz będzie padał w przeciągu najbliższych kilku godzin. QuickApp, który stworzyłem, ma możliwość wyświetlenia informacji, o tu pokazanej, odnośnie tego, kiedy jest spodziewany deszcz dla Twojej lokalizacji. I przykładowo kilka dni temu, w sobotę, miało padać prawdopodobieństwem 2%, a więc to można było zdecydowanie pominąć o 14, ale już o 17 miało padać i padało na 92%. Potem o 20 już był pewny deszcz na 96%. Tak więc normalnie system podlewania Fibaro, jeżeli nie widzi deszczu, w sensie czujnik jakiś nie odbiera informacji, że będzie padać, rozpocznie podlewanie na przykład o godzinie, nie wiem, 8-7 rano. Ale po co miałby podlewać, jak dzień był pochmurny, a już o 14 był lekki deszcz, a o 17 w ogóle prawie że ulewa. Dlatego właśnie ten QuickApp do tego służy. Stworzyłem stronę, taki landing page, który mówi o właściwościach tego urządzenia. A jeśli chodzi o mnie, to zajmuję się zagadnieniami, pisaniem QuickAppów, uczę jak pisać QuickAppy, uczę w ogóle jak programować w sposób zaawansowany sterownik Fibaro przy użyciu przede wszystkim scen Lua, ale także i scen blokowych. Jestem pomysłodawcą i autorem portalu internetowego dla inteligentnego domu z techniką za pan brat. Zachęcam do zobaczenia, ileż tutaj jest wiedzy zawartej na każdym poziomie oraz do subskrypcji, dzięki czemu ma się wtedy dostęp do setek materiałów wideo podzielonych tematycznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o zaawansowanym wykorzystaniu, inteligentnym wykorzystaniu podlewania, a jest to właściwie rozwinięcie tego tutaj kursu, tego tutaj instruktażu, który się składa aż z 5 filmów wideo i omawia szczegółowo podłączenie wszystkich spryskiwaczy, definicje, jakie są potrzebne w Fibaro, aby to wszystko zaczęło chodzić.